Cześć kochani, witajcie cieplutko w szybkim i spontanicznym stroju dnia. Wracamy właśnie z pokazu mody. Jest jeden z ostatnich letnich dni, jest już naprawdę, naprawdę chłodno. Tak więc przychodzę do Was ze strojem dnia i zaczynając od góry. Mam na sobie kurtkę, którą myślę, że już bardzo dobrze znacie, ponieważ mamy już chyba drugi sezon i ona jest ze Stradivariusa. To jest taka kurteczka w kolorze pudrowego różu z rękawem 3/4. Pod spodem mam sukienkę z Primarka. To jest sukienka z taką uroczą, dziewczęcą falboną, która troszeczkę nam odejmuje talię. Ona jest taka, można powiedzieć, workowata, ale jeżeli ją przełamiemy jakąś marynarką albo kurtką, to wygląda całkiem fajnie i kobieco. Na stopach mam moje nowe Mel by Melissa i to myślę, że jest ostatni dzwonek na te buty, bo już robi się naprawdę, naprawdę zimno i takie już jesienne członka przed nami. Myślę, że takie open toe to już jedna z ostatnich okazji tego roku. Do tego mam Corsa. To jest model, który się nazywa, nie pamiętam jak on się nazywa, napiszę Wam na dole. Jeżeli chodzi o biżu, to jest to debiut mojej biżuterii od Jola. To jest świetna polska projektantka. Jak wiecie, już kiedyś byłam bardzo zauroczona tego typu biżuterią i nabywałam ją u Natalii, która już biżuterii niestety nie robi, ale poznałam ostatnio Jolę, a raczej jej twórczość i jestem naprawdę oczarowana. To jest biżuteria taka przepiękna ze sznurków, więc do takich zwykłych, gładkich dekoltów wygląda po prostu olśniewająco. I w zestawie do naszej Nika mam też bransoletkę, zegarek, biały GES, kolczyki, takie delikatne złote z apartu. Ja naprawdę bardzo często je noszę, więc je zapewne znacie. I połączyłam czerwień z różem, co niektórzy lubią, inni nie. I mam czerwień na paznokciach, mimo że mam różową torebkę. Myślę, że jak na pokaz mody, kolorowy, szalony, który zresztą miał miejsce w Galerii Sztuki, to można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa kolorystycznego. Także moi drodzy, całość prezentuje się tak. Moja torebka jest bardzo wypchana, ponieważ mam w środku wino. To wino nie jest dla mnie, żebyście sobie nie pomyśleli. To jest wino dla kogoś w prezencie. Generalnie tej torebki raczej staram się tak nie wypychać, więc tak jak już mówiłem, że jest odkształcona, to jest to chwilowe wino, zaraz z niej wyfrunie i będzie wszystko ok. No. To całość i to koniec. Mam nadzieję, że strój Wam się podobał, że to takie ostatnie podrygi właśnie lata. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!